I tutaj. Kurczę. O, prawdziwy ksiądz zapewne. Spróbowałem i teraz piję wodę, tak? Piję dużo wody. Tej cytryny akurat nie miałem, ale tak, ale hej, witajcie. Aha, bo ja w ogóle musiałem wyłączyć i włączyć telefon, kurde. I nawet, a on mi powiedział, ten TikTok mi powiedział, żebym wznowił live. Czyli nie muszę zaczynać od początku. I to pewnie, pewnie. Ale to tak czy owak. Jeszcze raz powtarzam. Współczesne teorie socjologiczne i 10. To wiesz co, u nas, u was wichura, ale to ty na Śląsku. Tutaj mniej trochę dotarło. Ale jest tak trochę, no wiecznie, nawet też troszkę jest, a nie tak bardzo. Chociaż pewnie do nas dojdzie ta wichura ze Śląska. Jak mówiłem, natura koncepcji siebie i obrazu siebie. Obraz, mamy dwa typy obiektów. Obraz, jaki jednostka widzi w danym momencie, jak fotografia utrwalająca czyś wyląd w danej chwili, będziemy nazywać obrazem siebie, czyli self-image. Czyli o to, co tu jest, ja mam, czy wy, jak nagrywacie TikToki, wy widzicie self-image. Natomiast obraz, który niesie w sobie poczucie prawdziwego mnie, ja będącego sobą, czyli nie to, co jest widoczne na ekranie, tylko ja tam głębiej, gdzieś tam, gdzieś siedzący w swojej głowie, gdzieś w całym ciele jest rozpostarty ten, to moje jestestwo, nie? I ono się nazywa, on to nazwał ja będący sobą, czyli I myself. Czyli tak, self-image i I myself. I to są te koncepcje, które, to są podstawowe koncepcje właśnie Turnera. I tak, jednostka jest świadoma, że zachowane w danym momencie wygląda inaczej dla, na przykład moje zachowanie wygląda inaczej dla mojej mamy, inaczej dla moich kumpli, inaczej dla mojej córki, inaczej dla kogoś tam, bo o kurczę, tak, cholera jasna, przepraszam. Dziękuję za prezenty, to absolutnie dla mnie jest w ogóle, czy widać mnie już teraz? Bo nie wiem, bo to w zasadzie to już nie jest moja wina, to jest chyba wina, kurde, tego jaki tu mam zasięg. Ale słuchajcie, powiem wam tak, obraz to jest obraz, to macie starego dziada, który ma, czyta książkę, ważniejsza jest treść, więc skoncentrujemy się na treści. Ja w razie czego widzę wasze, w ogóle dzięki ten, cholera jasna, widzicie, zapomniałem, o jest Bob 420, dzięki za prezenty, ale prezenty to raczej, tak jak mówię, macie fajne, tak, nawet miałem gdzieś wam podać, kurde, link do jakiejś zbiórki w razie jakby coś i sobie zapomniałem, także następnym razem sobie przygotuję, bo tam fajne, szlachetne cele się zbiera. Dobra, słuchajcie, więc wracamy. Poczucie, znaczy w zasadzie prawdziwy mnie, czyli ja będący sobą, to jest I myself i self-image, czyli self-image to jest to, co widzicie, I myself to jestem ja w środku. I na przykład ja na paru filmikach zagrałem, z tym, że oczywiście podpisałem te filmiki jako witaj Darku, pozdrawiam Cię również serdecznie. Podpisałem, że są to artystyczno edukacyjne filmiki, gdzie udawałem takiego starego gitowca. Czyli to był taki self-image, który mogę sobie później w następnym filmiku mogę też udawać policjanta, w kolejnym filmiku mogę udawać lekarza, jeżeli założę biały fartuch. W ogóle powiem wam, że grałem w filmie, w którym grałem naukowca, czyli grałem takiego gościa, który wysyła rakietę kosmiczną w kosmos, czyli to jest tak zwany self-image. Natomiast I myself, czyli ja, jako ja, o kurde, teraz znowu jako Arthur Morgan, ale dzięki Bolo, bo cały czas mi
jak ostatki. To znaczy, teraz to trzeba przystąpić do modlitwy, a ja i tak nie piję alkoholu, to dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, czy to są ostatki. Jedynie, że nie można teraz już tak za bardzo tańczyć, chociaż ja już jestem i tak za stary na tańce. Także kumka Olik, dzięki. Słuchajcie, więc jak powiedziałem, I myself to jestem ja cały, który jestem w środku. Jestem tak i naukowcem, ponieważ postępuję według zasad obowiązujących naukowców, czyli stosuję metodologię naukową i opieram się o sprawdzone teorie i stoję na tych barkach olbrzymów, czyli tak naprawdę mam rozszerzony horyzont, postrzegam więcej niż... To znaczy, wiesz co, fajny ruch. Tak, czyli no, jak to się nazywa? Self-image. Czy robię prywaciarza? Cięki bolo, sam jestem prywaciarzem. Także tak. Czyli robię prywaciarza, czyli u samego siebie. Ale to robię takie drobnice i w tej chwili już w ogóle nawet ludzi nie zatrudniam, po prostu sam sobie dłubię. Witaj Tomku, tak. I teraz wiele obrazów siebie będzie odrzucanych jako fałszywe, niereprezentatywne czy niesprawiedliwe. Czyli na przykład jak ktoś, a właśnie zapomniałem, bo ten kolega, który napisał o defekacji, to pozdrawiam go też, bo zapomniałem w ogóle. Wszystko mi tam, wszystko mi ucieka w tym czacie. Słuchajcie, to, że na przykład ktoś mnie nazwie starym, obrzydliwym dziadem, który w ogóle na TikToku coś plecie trzy po trzy i w ogóle jest głupi i stary i chory, nie? Tak mi może powiedzieć. I jeszcze tam mi może nawrzucać najróżniejszych rzeczy, ale to będzie dotyczyło właśnie tego self-image'u, bo I myself jest czymś innym. Ja zbudowałem swoje I myself przez 60 lat, no bo tyle mam, czyli ono jest na tyle stabilne, że te wszystkie self-image'e, to one są tak gdzieś dookoła mnie, albo w ogóle gdzieś u kogoś w głowach. Więc one, oczywiście ja muszę dbać, ja się umyję, w miarę się uczeszę, nawet niedługo może się ogolę, ale generalnie dla mnie ważniejsze jest właśnie to I myself, to kim ja jestem w środku, niż te image, self-image, czy w ogóle image tworzone w czyichś umysłach, bo nawet ktoś mi nagrał filmik o mnie, że ja dementuję pogłoskę, że nie jestem tym Rickiem Grimsem. I to jest właśnie ten self-image. On mnie nie dotyczy, to jest gdzieś tam na jakimś... I to w ogóle jest tylko tyle, że ktoś sobie to zobaczy, pośmieje się, przyjdzie tutaj zobaczyć i napisze mi coś na czacie. Dla mnie jest ważne na przykład to, co ja tutaj do was mówię, bo ja budowałem swoje, że tak powiem, o kurde, widzicie, jak to mówią, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Rixi Junior, nie jestem Rickiem Grimsem, kurde, już to mówię chyba z 50 razy. Chyba nagram do tego filmik taki, żeby był na tym, na mojej osi i tam będę odsyłał. Słuchajcie, to w ogóle chciałem wam przekazać. Musicie się, wy nic nie musicie, ale dobrze by było nauczyć się odróżniać siebie jako taką wykutą w skalę osobowość, która oczywiście jest elastyczna. To nie tak, że jest jakimś sztywnym, zadętym fiutem, bo można się pośmiać też z samego siebie, oczywiście. Natomiast należy to odróżnić od tych wszystkich self-image, które odbijają się w oczach innych ludzi. Więc po prostu... To jest jeden z takich, jest to jeden ze sposobów radzenia sobie z tym opresją tak zwanego hejtu, opresją tak zwanego właśnie zszargania naszego wizerunku. No bo oczywiście, bo ja tu
Też miałem, z tym, że mówiąc szczerze, u mnie to nie było specjalnie jakichś wielkich wyzwisk, dlatego że ja tak naprawdę nie daję nawet ludziom powodów, bo u mnie jest nudno, u mnie się czyta książki, nie? Tam najwyżej trochę zagram na bębenku czy na harmonijce, ale tak to nie. Natomiast nawet ci ludzie, którzy powiedzmy mają, budują sobie content, nie? I chcą stworzyć nawet na dramie, to jest to dopuszczalna technika, byleby nie nadmiernie nie wyzywać innych ludzi, ale trzeba przestrzegać też pewnych zasad i trzeba się, o Radek, kurbiel, witaj, miło Cię widzieć. No, słuchajcie, i po prostu należy oddzielać, przede wszystkim, to już przede wszystkim też to, że trzeba być empatycznym dla tych ludzi, którzy są słabsi od nas, natomiast trzeba oddzielać właśnie, i to jest jedna z podstawowych rzeczy, o których powinniście wiedzieć, oddzielić self-image od I, myself. I słuchajcie, teraz wam powiem, to jest właśnie współczesne teorie socjologiczne, to jest koncepcja Ralpha H. Turnera, koncepcja siebie w interakcji społecznej i warto ją poczytać. Nawet, no nie, Bigos, słuchaj, są fani Iron Maiden, którzy mają, kurde, nawet i po 70 lat. I ja im dopiętnie dorastam. I w dodatku jeszcze byli na wszystkich koncertach, a ja jedynie Iron Maiden słuchałem. Nawet nie z płyt, tylko albo z gramofonu, albo z tego, z magnetofonu, albo z MP3-ki. Także tu, nie, ja nie robię sztycha do takich ludzi. Co pan myśli o Bruce Lee? Bruce Lee był fajnym gościem, miał dobrą technikę, bardzo filmową też, ale z tego co słyszałem, to on poza planem filmowym był, no nie był taki, jak udawał na filmie. O, widzicie, i też mamy to samo, czyli mamy I, myself i self-image. Tylko że u niego akurat self-image był taki bardziej szlachetny. Tak, pozdrawiam Wojciecha Pypcia. Gosie, tak, oczywiście. Więc wracając do Bruce'a Lee, tak, to był jego self-image, ten wspaniały mistrz kung fu, a to jego I, myself było to, miało swoje, no, znaczy to był młody chłopak, jak on zginął, to miał chyba, zmarł, to miał, nie wiem, chyba nie miał 40 lat, więc nie ma, nie można do niego się też czepiać, że no był jaki był, nie? Słuchajcie, formowanie koncepcji siebie za pomocą interakcji. Specyficzna treść każdej koncepcji siebie jest ustalana przez wzajemne oddziaływania między szeregiem obrazów siebie jednostki, a jej celami i wartościami. Dzięki specyficznemu zbiorowi jej interakcyjnych doświadczeń, wartości i obrazy są wrzucane niepowtarzalne zestawienie i koncepcja siebie każdej osoby jest selektywna, praktycznym kompromisem między jej ideałami a obrazem, jaki narzuca jej własne niedoskonałe zachowanie. Czyli słuchajcie, tu mamy też taką dychotomię między, tak jak w chrześcijaństwie jest koncepcja ochoczego ducha i mdłego ciała. Czyli my chcemy stworzyć sobie imidż, że jesteśmy tacy fajni. O, ja na przykład tutaj sobie klatę wypnę do przodu. Chciałbym tu muskuły, ale niestety już się zrobiłem zdechlakiem, więc nie ma czym zaszpanować. Natomiast, tak jak mówię, ja chcę wam pokazać wszystko jak najlepiej, a okazuje się, że na przykład tu się przejęzyczę, tu coś kurde pomylę, jakąś głupotę palnę. Z drugiej strony tutaj chwilę tak mogę być, a za chwilę jestem takim przygarbionym dziadem. I tu mamy ten problem właśnie, że w tej interakcji, kiedy ja tu siedzę przed wami, to ja przynajmniej przez jakiś czas mogę się tak w miarę prosto pokazywać, a później przychodzi moment, że mnie całkiem połamie, już jestem zupełnie kim innym. Na szczęście wy tego nie widzicie. Witaj, Pulko. Dobra, słuchajcie, proces interakcyjny, epizod interakcyjny rozpoczyna się od gestu wykonanego przez jedną ze stron. Pojęcie gestu jest to użyte w szerokim sensie, oznacza każde zachowanie, któremu aktor lub obserwator mogą przypisać jakieś znaczenie. I słuchajcie,
Tu mamy, Damianie, witaj, tak. Tu mamy, dajmy na to taki typowy, wchodzę na okienko, nie? Witam się z ludźmi, mówię cześć, jestem Leszek, nie? I tam jestem opisany, ktoś mi tam mówi cześć. I później wchodzimy, Big Klamoty, o, Fast Boy, witaj. Big Klamoty też, a nie, Maja Nykiel. Maja Nykiel, witaj, tak. Big Klamoty. A to, wiecie co, ja dopiero, bo to mi ktoś pisał wcześniej, a ja dopiero zatrybiłem ze 2 dni temu, że to jest tytuł piosenki Big Klamoty. Kurde, jestem taki, można powiedzieć, prawie boomer, nie? Bo do prawdziwego boomera mi brakuje jeszcze 20 lat, ale... Dicky to... Grims. Ricky Dicky Duda. Fajne, Ricky Dicky Duda Grims. To piosenka Sandry. A, no to... No będę musiał sobie posłuchać. Gdzieś właśnie mi się obiło o uszy, tylko w czymś tam wykonaniu. Dobra, czyli słuchajcie. Tak jak mówię, wchodzę, nie? Ale może się okazać, że ktoś mi powie tak. Ty ciulu, ty byłeś u Bobsona na okienku, nie? A ja powiem, no byłem, no tak, no i co z tego? A on, no to jesteś szmatławym, zakłamanym ciulem, nie? No ja powiem, no nie, no nie do końca jestem taki, nie? No i potem dojdzie do awantury i będę musiał opuścić to okienko, na przykład, nie? W sposób, że tak powiem, Rick Grimes w Polsce, to tak. Nataszka, witaj Nataszko. A, tu ty napisałaś to Ricky Dicky Duda Grims. Fajne to. Kurde, szkoda, że ten czat ginie, bo nawet bym sobie to zapamiętał. Ricky Dicky Duda Grims. O, popatrzcie. Zwijasz jakieś myśli, to kończę, nie czytaj czat, bo w końcu nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Ogromny leniwie. Świetnie, słuchaj, jesteś leniwy, a to jest dla ciebie ćwiczenie. Słuchajcie, opowiem wam o... Dobra, jeszcze... Nie, no to dokończyłem, czyli po prostu wchodzę na okienko, jest interakcja, mówią mi, oddal się szybkimi krokami w nieokreślonym kierunku z okienka, nie? No i dobrze, no jest to pewien rodzaj interakcji, który ja jakoś tam sobie, że tak powiem, i oznacza każde zachowanie, któremu aktor lub obserwator mogą przypisać jakieś znaczenie. Więc ja mu przypisuję znaczenie, już mnie tam nie chcą i tam więcej nie chodzę na okienka, nie? Prosta sprawa. Czyli jest interakcja, jest wynik interakcji i jest później znaczenie. Albo na przykład powiedzmy mówię o czymś i ktoś w związku z tym do mnie dzwoni i mówi mi, co mam zrobić. Wiem, bo to mi, wiesz co, to mi opowiadają co live'a, ale dzięki za wytłumaczenie, tak. Nie widziałem tego serialu, muszę po prostu z konieczności już teraz, nie ma wyjścia, muszę go obejrzeć. Bogdan, dzięki, ale to ty nic tu nie ten. No, już mówiłem. Bo Kasia ci, wiesz co ci Kasia zrobi, o. Dobra. Aha, i jeszcze chciałem wam powiedzieć, bo zaraz, bo tutaj chciałem wam jeszcze taką rzecz powiedzieć. Idę do Dolin. Nie no, zapomniałem, kurde, a taki miałem fajny jakiś przykład, kurde, i uciekł mi. Dobra, jak sobie przypomnę, to wam powiem. Aha, właśnie, bo a propos tego, co mówiłeś, że ludziom uciekną myśli. Jest takie badanie eksperymentalne, są filmiki z tego badania. Był pewien szympans, którego nauczono matematyki i nauczono go po prostu liczby od 1 do 100 układać w kolejności, czyli najpierw 17, potem 36, potem 48 i tak dalej. Nauczył się tego i on, wyświetlono mu te liczby na ekranie i on później wszystkie te po kolei zgadywał i jeżeli dobrze zgadł, dostawał banana. I ten szympans nauczył się matematyki tak dobrze, że 5-krotnie lepiej niż jakikolwiek człowiek, 5-krotnie szybciej niż jakikolwiek człowiek robił to zadanie. Co więcej, zrobili taką to powodzenia, bo ma 11 sezonów. Nie, to 11 nie będę oglądał. Oglądnę tak. Pierwszy, dajmy na to 6 i ostatni. No,
nie jestem Mercedesa, tylko jestem prostym wyznawcą pacyfizmu, hipisem takim szarym, pojedynczym i tu to jestem, to jest pacyfka, czyli znak pokoju, a to już mówiłem. I słuchajcie, i później, kiedy ten szympans miał te liczby, a te liczby ukazywały się później już tylko przez ułamek sekundy i żaden człowiek nie byłby w stanie ich posegregować, to ten szympans to robił. Pomyśl, nie, on był, jak to pierwsze dwa sezony, aha, a dobra, to czyli pierwsze dwa obejrzę, a potem będzie coś innego. Dobra, czyli słuchajcie, i on na przykład miał 7 liczb, od 1 do 100 miał 7 tych liczb i po naciśnięciu trzeciej ktoś go odwołał do czegoś, dali mu banana, on obrał tego banana, zjadł tego banana, po czym dokończył już po tam powiedzmy 2 minutach czy po 3, dokończył proces i na tym ekranie, gdzie nie było już tych liczb, on pamiętał, w których miejscach były te kolejne i oczywiście też zrobił prawidłowo. Także słuchajcie, podzielność uwagi to jest, ale to nie poświadomość właśnie, bo o tym też pisał, bo ja tu wam czytałem wcześniej tego Harariego, nie? Harari też pisał właśnie o tych rzeczach. Tylko pamiętajcie o tym, że ten szympans oprócz znajomości matematyki ten mózg miał absolutnie czysty. Zajmował się tylko bananami i zajmował się w zasadzie odpoczynkiem i najwyżej zalotami do jakiejś szympansicy. Natomiast nie, no właśnie. Chociaż oczywiście powiem wam, że potem zajarał szluga, nie, no takich rzeczy nie robią, to jest zgodne, niezgodne z tym, z etyką zawodową tych ludzi, którzy robią badania na zwierzętach, więc nie dali mu szluga, nie dali piwa, ale ludzkim głosem wiecie, że były takie w ogóle próby nauczenia szympansów i były bardzo kłopotliwe wypowiadanie zdań po angielsku, natomiast dało się nauczyć właśnie szympansy języka migowego, także w pewien sposób można powiedzieć, że mamy pewną korelację intelektualną, ale ona jest jeszcze zbyt słaba, żeby zgodnie z innymi naukowcami, ach ta etyka, no słuchajcie, etyka jest ważna. Czyli, ale dobra, wracajmy do procesu interakcji. Słuchajcie, więc prosta sekwencja gestu i odpowiedzi nań będziemy nazywać etapem pierwszego procesu interakcyjnego. Na tym etapie każda z osób działa bez z góry przyjętych opinii, których podstawą jest tocząca się sekwencja interakcyjna. Po zamknięciu tego etapu każda z nich już rozwinęła jakieś przekonania. To, co teraz przeczytałem, u Mariana Mazura i u Koseckiego nazywa się sprzężeniem zwrotnym, pierwszą wymianą komunikatów, czyli mamy nadawcę, przebieg komunikatu, odbiorcę i komunikat zwrotny. I to samo, tylko po prostu opisane z innej perspektywy badawczej. Oni tutaj używają innych pojęć, trochę inaczej zakotwiczają w środowisku, natomiast tak, no właśnie, albo obrazkowo to też jeszcze coś innego, natomiast język migowy też dosyć dużo tych słów znał w języku migowym i potrafił na przykład wykonać bardzo skomplikowane polecenia wydane w języku migowym, czyli no można powiedzieć, że tak, szympansy mają, jeszcze zdaje się, że orangutany, jakiś orangutan chyba też miał jakieś duże zdolności takie poznawcze nawiązania kontaktu z ludźmi, natomiast goryle to już trochę trudniej u nich było, a u pozostałych to już całkowicie porażka, chociaż nie wiem, bo może coś tam z delfinami, a to nie, to że tak powiem, to na razie pomińmy to, na razie mówimy o interakcjach między ludźmi. I teraz etap drugi nazwiemy etapem testowania i rewizji, gdy się zaczyna, aktor nie tylko odbiera i interpretuje gest innego, ale rozpoznaje go jako gest, na który jest przygotowany lub taki, który nie mieści się w antycypowanym zakresie. Jednak stan przygotowania poprzedza interpretację i gest jest widziany oraz rozumiany jako ukształtowany przez stan przygotowania innego. Czyli powiedzmy, przychodzi do mnie ktoś na live i pisze mi tak, ty
stary, głupi ciulu, nie? I ja mówię, witam pana, nie? I on do mnie wtedy tak pisze znowu, no ty stary, głupi ciulu, nie? A ja mówię, słucham, na czym polega pański problem. I on po pewnym czasie, jeżeli ja z nim nie nawiążę tej interakcji, czyli nie zaczniemy się, po prostu użyję innego kanału niż powszechnie przyjęty, to wytrącę, przerwę interakcję, po prostu przerwę interakcję. Opowiem wam, w ogóle to jest bardzo powszechne. Kiedy dwa psy są za siatką, to one strasznie na siebie warczą, skoczą sobie do gardeł prawie. I był taki filmik w ogóle gdzieś na YouTubie, że te dwa psy tak sobie biegają wokół siatki, biegają, biegają i nagle w pewnym momencie otworzyła się brama. I nagle te psy stanęły naprzeciw siebie, przez jakiś moment było zaskoczenie, ale w pewnym momencie zaczęły do siebie merdać ogonami. Czyli tak naprawdę te wszystkie, jakby to powiedzieć, środowiskowe uwarunkowania interakcji są ważne i tu musimy na wszystko zwracać uwagę i na przykład, bo ja jako starszy człowiek już po prostu przeżyłem tyle różnych interakcji, że umiem nie zwracać uwagę na bzdury. Psy z face to face. No możliwe, tak, bo to ja widziałem tylko taki kawałek tego filmu, bo to był jako cytat z jakiegoś tam, a nie chciałem się oryginału oglądać, tak. W każdym bądź razie nasze interakcje są uwarunkowane środowiskiem i są, bo głównym środowiskiem są przede wszystkim, bo środowiskiem są owszem domy, telefony, samochody, ale głównym środowiskiem interakcji są inni ludzie. I na przykład to też mamy tak, że jeżeli mamy dramę na TikToku i zbiera się na przykład 1000 osób na tej dramie, to ta drama się od razu podkręca. Robi się, ta interakcja robi się gorąca, robi się zagęszczona. Natomiast kiedy na przykład mimo wszystko, że się dużo dzieje, ludzie zaczną się rozchodzić, to ta interakcja, te takie mocne widzwiska natychmiast ostygnie, bo po prostu przestanie się opłacać. Więc mówiąc szczerze, musimy brać pod uwagę taki prosty mechanizm, który jednak jest bardzo ważny i musimy też pamiętać, że my nawet jako bierni uczestnicy, jako tylko jedna z osób, która tworzy tą liczbę w prawym górnym rogu, to też jesteśmy w jakiś sposób aktorami danego wydarzenia, które się niby rozgrywa tylko między dwoma czy trzema osobami. Późniejszy przebieg interakcji zależy od tego, czy gest będący odpowiedzią innego mieści się w zakresie, na który aktor jest przygotowany. Jeśli tak jest, możemy mówić o geście innego jako zgodnym, congruent, gdy odpowiedź jest zgodna, interakcja jest kontynuowana w jednym z jej wstępnie ustalonych kierunków. Jeśli jednak odpowiedź jest niezgodna, aktor nie ma gotowej odpowiedzi, czy kontynuować, czy zakończyć. I właśnie na tej podstawie dochodzi do przerwania bezkolizyjnego przepływu gestów i odpowiedzi na nie. W takim przypadku aktor może zrezygnować z dalszego wysiłku komunikacji, a więc pójść, ale też na przykład, bo to tak, on pisze, że aktor może zrezygnować, ale może też być, pozdrowi pan mojego kolegę Bodzia, Pawion, oczywiście pozdrawiam twojego kolegę Bodzia, dobrze, że nie oglądasz tego, o tobie dobrze, ale co nie oglądam? To znaczy nie, powiem wam szczerze, ja tak mówię, nie, ale ja, słuchajcie, ja jestem socjologiem i ja na przykład będę pisał artykuł taki no, dosyć poważnego czasopisma, więc z racji tego, że to jest mój warsztat, to ja jestem na tych okienkach, w krzakach siedzę, to się muszę przyznać, także no przykro mi, chociaż wiem z drugiej strony, że moja obecność to jest ta jedna cyfra więcej i to jest 1200 powiedzmy i ja tam też
jestem współodpowiedzialny, mam tą jedną 1200 współodpowiedzialności. Oczywiście jest to tak, tak, nie unikam tego, że cofę. Nie, nie oglądam, nie, bo tam to jest ten. Nie, w ogóle ja powiem wam, ze sztuk walki to ja tylko tai chi, a tai chi to jest taka sztuka walki dla emerytów, rencistów, więc no. Słuchajcie. Czyli tak, czasami na przykład jest tak, że ktoś widzi, że ten, bo tych psów można porównać, ale to mówisz o psach Pawłowa, tak, że się ślinią z powodu zapalonej żarówki, czyli mają odruchy warunkowe wypracowane, ale to jest zbyt proste. Psy Pawłowa to był jeden z, zresztą nawet taka kapela punkowa chyba była Psy Pawłowa. Nie wiem, czy punkowa, ale coś z tamtego kierunku. Z tym, że nie wiem, czy oni byli sławni w ogóle. Nie, tych z z płotu, no właśnie, do tych psów, dokładnie. I teraz tak. Kongruentne zachowanie, czyli zgodne, tak. Można się cofnąć i zaznaczyć pierwotną intencję, ale no właśnie, on tutaj tego nie pisze. Ale jest taka możliwość, że na przykład ktoś to fan MMA do każdego psa można porównać, żeby tylko psom nie ubliżać. Znaczy nie, no to faktem jest, że tam doszło do tragedii, bo jeden z tych właśnie wojowników popełnił niestety samobójstwo, mimo że nie był jakimś tam wybitnie, żebym go kochał, ale generalnie każdy człowiek jest, no, jest naszym bliźnim, jest naszym bratem w człowieczeństwie, więc szkoda każdego człowieka i w ogóle każdy sztargnięcie się na życie, to nie ma co żartować. Dobra. Aha, ale jeszcze tu, widzicie, bo on tego nie pisze, ale ja też, bo jest tak, że przechodzimy gdzieś i nagle stoi grupka i w tej grupce jeden mówi, co się patrzysz? Nie? I wtedy ja mówię, nie, ja się tam nie patrzę, przepraszam. I chcę obejść, czyli przerywam interakcję. Ale ten podchodzi, staje naprzeciwko mnie i mówi, no co się patrzysz? I kurde, wtedy już jest sytuacja właśnie trochę bardziej skomplikowana niż ta tu opisana. I wtedy trzeba będzie już niestety bardziej zaawansowanych technik negocjacyjnych, czyli powiedzieć mu, że na przykład zadzwonię na policję, go zgarną, albo na przykład oddalę się bardzo szybko, albo w ostateczności można mu sprzedać coś szybkiego i też oddalić się bardzo szybko, bo ma kumpli. Czyli albo można, ewentualnie w ostatecznym rozrachunku można dostać w pierdol. Też jest to jedno z rozwiązań interakcji. Dobra. Koncepcje osoby, a interpretacja gestu. Interpretacje gestu zazwyczaj opierają się na idei, czy też obrazie osoby wykonującej go. Trudno w sposób pewny zinterpretować gesty jako osoby, jeśli się o niej nie wie. Czyli tak jak wam mówiłem w tych teoriach interakcji, znaczy tak, bo to ich rozjusza, tak, ale o, na przykład można powiedzieć, uważaj chłopie, bo tu jest kamera i wszystko nagrywa. I wtedy to na nich działa, jako tako. Chociaż powiem szczerze, ja już dawno nie miałem, od czasu jak nie piję alkohol, w ogóle nie miałem akcji, że tak powiem, wojennych. Tak, ale to prawda. Tacy nie znoszą wszelkich oznak pogardy i wyższości. Zgadza. A nie, to ja nigdy nie okazuję ludziom, znaczy generalnie powiem wam szczerze, oczywiście albo udać, tak, powiedzieć, no co ty, ćwa-twadra-twa, gdzie siedziałeś, jaki masz stopień, bo ja tu pułkownik stary, to nie chce mi się kurtki ściągać, nie? I wtedy goście od razu szacunek, nie? No i to jest to organizacja, która już nie istnieje, ale ja to sobie wstawiłem. To był nowy organizacyjny
Nie, operacyjny system. To taki koleś stworzył i to mieliśmy brać udział w wyborach w zeszłych, ale to bardziej traktowałem jako zabawę, ale to był Neos, czyli i to jest koleś, który w ogóle teraz w Dubaju chyba mieszka, czy w Emiratach gdzieś i Jezus Chrystus, tak, Jezus Chrystus istniał prawdopodobnie. Cwatwa, dratwa na pewno zadziała. No dokładnie, bo chociaż nie, teraz już nie zadziała, bo to zadziałało w latach 60., 70. Teraz to pewnie oni w ogóle nawet tego nie znają. W każdym razie tak. Interpretacja gestu zazwyczaj opiera się na idei, czy też obrazie osoby wykonującej go. Czyli o, na przykład, tak, tak jak ja mówię, twadratwa, nie? Ale on mówi, ty, no co ty, kurde, facet, do NASA, ty hippies jesteś. I już trzy strzały i ja nie bardzo mam możliwość się obronić. O, witaj, Henryku, witaj. Więc po prostu, tak jak mówię, bo widzą mnie i na przykład w ten sposób działa też świetnie to, że jak idziemy kupować mieszkanie, to wchodzimy do tego mieszkania i widzimy elegancko ubranego faceta albo ładnie tak też w jakiejś żakiecie i w takiej no, oficjalnie ubraną kobietę i widzimy, że to jest agentka nieruchomości. Gdybym ja w tej chwili poszedł sprzedawać nieruchomości, to ja bym mógł sprzedawać 20% taniej, a ode mnie nikt by nieruchomości nie kupił. Paliłem 40 lat temu i to był mój kontakt z nią, także mogę cię zapytać jako pracę, to znaczy jako elektryk, ale też generalnie budowlanka ogólnobudowlane. Ale pracowałem też w laboratorium, bo jak ćpałem, to załapałem się do takiej roboty, gdzie miałem dostęp do różnych rzeczy i w robocie żeśmy tam produkowali sobie, ale później mnie wyrzucili dyscyplinarnie z tej roboty. Już byłem zbyt... Dobra, słuchajcie, a to było strasznie dawno, a teraz jako elektryk i jako... No i dokładnie, tłusty z fartem. Tak, bo czasami się uda, nie? Jezu, ktoś nie zaczął, to nic nie wie. Ale co, Andrzeju? Ktoś nie zaczął, to nic nie wie. Dobra, ale to proste. Wszystko, co mówię, jest bardzo proste. Słuchajcie, a zresztą tak, jakby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, to tak. Pierwsza rzecz, którą zawsze każdemu polecam. Czytać książki. Jest to nudne, ale tylko przez pierwsze 2-3 miesiące, a potem wciąga i normalnie jesteście ćpunami książkowymi. I jest to lepsze niż kokaina, niż cokolwiek innego. Także czytanie książek i można zacząć od Winnetu, tak jak ja w młodości, czy Kubusiowy Pamiętnik, a potem przejść do takich coraz wyższej literatury, a potem w ogóle takie branżowe, czyli ja na przykład socjologię czytam. I w zasadzie to już mało co czytam innego niż tylko socjologię. Jezu, ktoś nie zaćpał. Aha, no tak. To znaczy, wiesz co, Andrzeju, niestety w dzisiejszych czasach to już narkomania nie jest tak egzotyczna, jak kiedyś byłem młody, więc ja się nauczyłem. No to kurde, stary, gratulacje, bo pisanie jest ważne. Dobra. Ale powiem wam szczerze, moja babcia na przykład umiała czytać, a nie umiała pisać. I jeżeli trzeba było, a zwłaszcza po angielsku, bo pisała do rodziny w Stanach, to musiała iść do takiej pani, która pisała po angielsku. Dobra. Słuchajcie, ta właśnie interpretacja gestu. Interpretacja gestu zazwyczaj opierają się na idei, czy też obrazie osoby wykonującej go. Trudno w sposób pewny zinterpretować gesty jakiejś osoby, jeśli się nic o niej nie wie. Czy należy traktować jej uwagi serio, czy jako przejaw subtelnego humoru? Czy jej projekt jest domaganiem się poprawki w interpretacji, czy po prostu pełnym wyrazu zachowaniem? Prawdopodobieństwo, że gest będzie w pełni zdepersonalizowany, pojawia się tylko właśnie w takich wysoce sformułowanych
prawnych, handlowych, intelektualnych wymianach. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy samochodem, widzimy policjanta, on stoi do nas przodem, podnosi rękę, to ten gest nie podlega żadnej wątpliwości. Mamy się zatrzymać. Tak, dokładnie. Od wszystkiego się można uzależnić. Tak, tylko że są uzależnienia takie gorsze, a są takie lepsze, bo i od TikToka się można uzależnić. Tak, dlatego trzeba smakować bez uzależnienia. Znaczy, wiesz co, tak, dokładnie. Życie, w życiu jest tyle pięknych rzeczy, że w ogóle pewne obszary lepiej omijać, bo powiem wam, nasz hipisowski eksperyment z narkotykami pokazał, że nam nie ma po co leść, nie? I parę milionów ofiar po prostu odpowiedziało nam na pytanie. Dobra. Zgodnie z innymi cechami stanu oczekiwania na to, na co jesteśmy przygotowani, nasza charakterystyka danej osoby skłania nas do postrzegania jej gestów jako zgodnych z naszą koncepcją owej osoby. Czyli tak jak mówiłem, agent sprzedający nam nieruchomości, mojej dziewczynie ogromny leniwiec, no to życie trzeba smakować. Aha, no, niesamowita kariera. Ale to czekajcie, bo coś tu chyba mi umknęło. Zgadzam się co do książek. Wszystkiego można się... A, to nie, coś mi uciekło. Dobra, nieważne. Wybaczcie, jeżeli kogoś pominąłem albo coś tam mi uciekło, to przepraszam, bo po prostu muszę tu i tu, bo chcę... Powiem wam tak, ja sobie mógłbym tą książkę sam przeczytać, ale jak czytam z wami, to po prostu tak jakbym czytał głębiej, nie? Muszę przede wszystkim wypowiedzieć pewne słowa na głos. To jest już taki drugi kanał, bo to, co mi przechodzi przez oczy, to jeszcze dodatkowo mi wchodzi przez uszy, jeszcze przez język, bo muszę to wypowiedzieć. Czyli tak naprawdę dużo, dużo bardziej się koncentruję na tych słowach. I na przykład z wami się wymienię myślami i wy czasami mi odpowiecie, czyli jest to rewelacyjne i radzę wam próbować podobnie. Jak coś was interesuje, to dzielić się wolno idzie. Generalnie powiem ci tak. Dlatego ja was, oprócz tego, że tutaj jesteśmy, zachęcam do przeczytania samodzielnie też. I nawet niekoniecznie wszystkiego, tylko tych rzeczy, które was zainteresują, powtórzyć sobie. I pamiętajcie, że jeżeli drugi raz czytacie tą samą książkę, to znajdziecie tam całą masę rzeczy, których żeście nie widzieli za pierwszym razem. To jest, a za trzecim razem znowu jeszcze coś odkopiecie. Możemy zatem podsumować konsekwencje kontynuowania przez aktora interakcji z tym samym innym. Po pierwsze, jego początkowo niepewne koncepcje innego są modyfikowane i zastępowane aż do momentu, gdy zostaje uformowana taka koncepcja, która właściwie przygotowuje go do radzenia sobie z większością gestów innego, bez ciągłego przerywania i rewidowania tej swojej postawy w trakcie interakcji. Po drugie, z chwilą, gdy ta koncepcja staje się mocno utrwalona, a która rozwija w sobie wzrastającą tendencję do interpretowania każdego gestu innego jako naturalnego gestu osoby o takich cechach, jakie przypisuje innemu. On tu, używając innego, ma na myśli konkretnego, czyli na przykład, jeżeli ja z Mietkiem rozmawiam, to później z tym ten Mietek jest dla mnie tym stałym innym. Ja jestem ja, a on jest innym. Z tym, że Luhmann lepiej to rozwiązał, bo powiedział, że ja jestem ego, znaczy po polsku ego, a on jest alter, ten inny, czyli ten Mietek, którego tutaj on mówi, nazywa obcy, ja go nazywam alter. Tak, jestem hipisem, to jest znak hipisów, peace and love, to jest nasza ideologia, witam, ale ja mówię to tylko tak przy okazji, bo ja opowiadam o generalnie o socjologii i czytam książkę socjologiczną, te współczesne teorie socjologiczne. Ale ten znak jest tu nieprzypadkowo, ponieważ na mojej książce Socjologia złodziejstwa, wydanie drugie, ten znak będzie na okładce. Tylko jeszcze nie wiem, co oprócz niego będzie, ale coś tam jeszcze sobie wymyślę. Dobra.
Koncepcje osoby są więc zarówno wyznacznikami, jak i wytworami interakcji. Czyli my rozmawiając, nawet słuchajcie, kiedy dajmy na to rozmawiamy z kimś, jarałem zioło 40 lat temu, od tego czasu nie. W Anglii paliłem czarną mamę, nie wiedziałem, że trzeba 1/10. Byłem w piekle. Nie, no ja też nie polecam. W ogóle to było nie, mało rozsądne. O, w ten sposób powiem. Lepsze jest na przykład wypicie herbaty, kawy, spacer z piękną dziewczyną, czytanie książki, patrzenie w gwiazdy. To są fajne rzeczy, a takie ćpanie to nudne, nie? Bo wiecie co, ono się wydaje. Wydaje się fascynujące, ale jak ja patrzę na swoje życie z tamtych czasów, było strasznie nudne, strasznie dziadostwo. Tam nic się nie działo, tam tylko było ćpanie. Co to jest? No, to szkoda. Czy jak piłem, to też to było tylko picie. Kim ty jesteś i co to za znak za tobą? Szanowny Gacelu, Mikołaj, co to? Czarna. Ja też nie wiem, ja tylko przypuszczam, że jest to jedna z odmian narkotyków, więc dobra, nieważne, nie, ten, jakby to powiedzieć. Pamiętajcie, nie, generalnie nie próbujcie narkotyków, to jest przesłanie mojego kanału, a odpowiem na pytanie Gacela. Ja jestem socjologiem, opowiadam o socjologii, a to jest ten znak, to jest znak hipisów, nazywa się Pacyfka i według legendy hipisowskiej narysowała go umierająca na białaczkę dziewczyna w szpitalu w Hiroshimie po wybuchu bomby atomowej. Tak, mam nadzieję, że dobrze wiedzieć, nie próbuję mamby. Dobra, nie próbuj. Słuchajcie, nie ten znak szatana. Nie, to nie jest znak szatana, nie jest to również Mercedes. Słuchajcie, przeanalizowaliśmy w ten sposób rozwój zmiany koncepcji osoby oraz tendencję do odróżnienia obrazu od koncepcji w trakcie interakcji społecznych, dlatego że koncepcja siebie jest u swych podstaw specjalnym przypadkiem koncepcji osoby. Aktor interpretuje nie tylko gesty innego, interpretuje również własne gesty. Czyli widzicie, to co się dzieje tutaj, to co się dzieje tutaj, a potem, nie, Mercedes powstał, bo... Pacyfka jest takim znakiem powszechnie używanym od lat 60., od pierwszych takich właśnie manifestacji antywojennych. Mercedes powstał w latach chyba 30. czy nawet 20., więc tak, Mercedes był pierwszy, ale to w ogóle to są zupełnie inne znaki, to nie jest Mercedes. Jeżeli ktoś z Was widzi tu Mercedesa, znaczy, że nie dostrzega tej jeszcze belki jednej. Dobra, słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja siebie podlega przetwarzaniu się, empirycznemu testowaniu. Każda koncepcja siebie traci swój istotny gabaryt bycia prawdziwą, jeśli nie może zostać wykorzystana przy odpowiednich okazjach do wytwarzania obrazu siebie, który ją podtrzymuje, gdy okoliczności nie dopuszczą do pragmatycznego sprawdzenia przez rezultaty, lub gdy okres między testami czy między działaniem a rezultatami jest zbyt długi, potwierdzenie odwołujące się do mechanizmu jaźni odzwierciedlonej staje się szczególnie ważne. Słuchajcie, jeszcze ten symbol pacyfizmu powstał za sprawą projektanta Geralda Holthoma. Tak, tak, to znaczy narysował go projektant Gerald Holthom, ale generalnie narysował. Sam w sobie już istniał wcześniej i później został, że tak powiem, tak wyartykułowany. Bo myśmy na przykład też używali takiej pacyfki, w której nie było tego trzeciego. I ona rzeczywiście wyglądała jak znak Mercedesa, albo nawet niektórzy, bo w tamtych czasach było takie polska komunikacja samochodowa i oni mieli dokładnie taki sam znak jak Mercedes, tylko odwrócony do góry nogami. Nie Chinka, tylko Japonka, ale to powiedziałem według legendy hipisowskiej. A słuchajcie, my nie jesteśmy pewni akurat, czy Gerald Holthom nie wziął tego od tej umierającej Japonki. Na przykład. Tego nie jesteśmy pewni, więc tą legendę sobie tak utrzymujemy w niepewności. A mówiłeś, że mała Chinka przytuliłem. O, dzięki, peace and love, my przytulamy wszystkich. W ogóle powiem Wam, że to jest taki gest hipisowski.
że się witamy, to się przytulamy i całujemy. Znaczy tak, o, tak jak chrześcijanie w policzki. Chociaż to tak bardziej jest markowanie tego gestu, chociaż jak się witamy z dziewczynami, to jest to już takie bardziej całowanie, nie? Natomiast tak, no bo splagiatował dziewczynkę. Z tym, że jeżeli dziewczynka była z legendy, to nie był to plagiat, tylko było to stworzenie legendy, wytworzenie legendy. Słuchajcie, i tak jak mówiłem, jaźń odzwierciedlona. Na przykład widzicie, tutaj jestem se Leszek Smyrski i nagle ktoś mi na czacie pisze, czy jesteś Rickiem Grimsem? I ja nagle, tak sobie będąc Leszkiem Smyrskim, myślę sobie tak, kurde, czyż ja jestem Rickiem Grimsem? I oczywiście to takie pytanie, które w ułamku sekundy się przewija i odpowiedź jest natychmiastowa. Nie jestem Rickiem Grimsem, ale sam fakt, że ktoś na czacie tak napisał, znaczy, że ja odbieram, w ogóle wchodzę na live'a, opowiadam wam pewne rzeczy, na przykład o różnych sprawach, o których mam przekonanie, że jest jak jest, czyli opowiadam wam o pewnych istniejących stanach rzeczy. I w pewnym momencie ktoś mi mówi o Ricku Grimsie, czyli tworzy w moim, tworzy tak jak na przykład wrzuca się kamyk do wody, mam swój obraz, i nagle ktoś mi wrzuca kamyk i tworzą się kółka i mówię, no szkurde, czy mogę, rozważam prawdopodobieństwo, czy ja mogę być na przykład podobny do człowieka, który się nazywa Rick Grimes, a zresztą później jeszcze przychodzi kolejna refleksja, taki człowiek nie istnieje, jest to postać fikcyjna, tak samo jak nie istnieje Hamlet, tak samo jak nie jesteście, jak nie istnieje, to właśnie określenie pytałem jaśń odzwierciedlona, jeśli my nie wypracujemy sobie, to nam doprawią. Dokładnie, czyli, ale nie, to znaczy inaczej, jaźń odzwierciedlona ma taką funkcję autoreferencyjną, ale ma funkcję samodoskonalania się. Jeszcze 100 tysięcy tłumaczeń, czym jest pacyfka. To znaczy, słuchajcie, ja wam będę tłumaczył absolutnie, ile razy zapytacie, będę wam tłumaczył, bo jest to symbol bliski mojemu sercu. Tak, jestem po studiach socjologicznych, mam tytuł magistra i zrobiłem studia doktoranckie, ale moją pracę doktorancką na temat socjologii złodziejstwa odrzucono i dlatego przyszedłem głosić wam socjologię na TikToku, bo uznałem, że jest to bardziej skuteczne niż w systemie akademickim, bo system akademicki jest zbyt zbutwiały i tak naprawdę już staje się... Tak, dokładnie, pacyfka to stan ducha i jest to stan moi bracia z Ameryki mówili Brotherhood of Men, czyli tak naprawdę nawet Adolf Hitler, czy pan Putin, czy ktokolwiek, jesteś za bolszewicką sławą? Gdzie mogę przeczytać? Znaczy jest tylko jedna książka, ona jest do dostania u takiego porucznika. On ma takie wydawnictwo, on się nazywał porucznik, on tak jak ten kochanek Anny Kareniny, kurde. Porucznik, zapomniałem, kurde. On w ogóle tak antysystemowe miał na YouTubie, ja go tam poznałem, byłem u niego w Łodzi i on mi wydał Dobrobyt i pokój. No, to tak też jedna z... A widziałeś, że nazwa Słowianie podchodzi. Tak, oczywiście. No, Słowianie byli towarem eksportowym do Turcji, do tamtych krajów. I dlatego tam na przykład zdarzają się blondyni z niebieskimi oczami. Na przykład. Ale to powiem wam, historia to jest dla mnie taka... Mam kolegę pacyfistów, anarchistów. Starych punków to zawsze jest stan ducha. A za tym ideologia. No to tak, my się trzymamy też. W zasadzie powiem szczerze, moi kumple hipisi to już są na wymarciu. I ja teraz mam kumpli właśnie punków, mimo że jak byliśmy młodzi, tośmy kurde się zwalczali i to czasami dosyć gwałtownie, brutalnie, ale
Janusz Bieszek. Tak, no to Słowianie. Ale powiem wam tak, no ja zajmuję się socjologią, czyli tak naprawdę zajmuję się no też historią Słowian, ale ja się zajmuję historią tylko wtedy, kiedy jest mi to potrzebne do interpretacji współczesności. Natomiast nie jestem jakimś... Tak, znaczy generalnie ludzie zawsze, od 2 milionów lat ludzie wędrowali. Jest nawet taki fajny audiobook, kiedyś słuchałem, Restless Ape, czyli niezmordowana małpa. O tym, jak człowiek z Doliny Olduvai, tam w Kenii, gdzie tworzyli te narzędzia olduwajskie. O, Wroński, dokładnie. Porucznik Wroński, on prowadził konto na YouTubie, on później wyjechał do Anglii, bo to w ogóle powiem wam o Wrońskim, to jest koleś, który służył przez 2 lata w esbecji komunistycznej, czyli przez 5 lat, a potem normalnie zweryfikowany przez te weryfikacyjne rzeczy, trafił do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie, w każdym razie do kontrwywiadu wojskowego i służył, odsłużył, dotrwał do emerytury i miał przyzwoitą emeryturę, w ogóle wziął sobie coś tam na kredyt i wtedy, pamiętacie, taka akcja była, kiedy esbekom odbierano emerytury i Wroński właśnie padł ofiarą tych gości, którzy właśnie w ten sposób postępowali, czyli ja go osobiście poznałem, byłem u niego, nawet nagraliśmy jakiś materiał u niego. Tak, nagrałem i on to też rzucił na swój kanał i później ja mu dałem tą moją książkę, ale powiem wam tak, bo to była pierwsza wersja, ona była napisana 10 lat temu i to jest takie dziecinne trochę. Ja w tej chwili już pracuję nad drugą wersją socjologii złodziejstwa, ona już będzie taka bardziej poważna, nie? Będzie spełniała kryteria akademickości, bo tamta to była taka bardziej, jakby to powiedzieć, taki esej bardziej, może trochę. SB służył Polsce. Polska była jaka była, dokładnie pojebane, ale generalnie służba państwu nie może być karana. Dokładnie. Także powiem wam, że postępowanie władzy wobec pana Wrońskiego, porucznika Wrońskiego, było haniebne i no uważam, że to, co zrobili mu, powinni po prostu. Bo nawet wiecie, na czym polegała jego tragedia, bo on. Biorąc tą emeryturę, coś tam kupił i miał do spłacania raty. I z tej emerytury bardzo dużej, to on spokojnie sobie te raty spłacał. Potem nagle zabrali mu tę emeryturę i on nie był w stanie spłacać tych rat i zaczęli go traktować jako kryminalistę po prostu, jako łajdaka, jak złodzieja. Więc ten facet opowiada, w ogóle napisał... Powiem wam szczerze, ja nie śledzę Facebooka, bo on jest na Facebooku, ale polecam wam porucznik Wroński, a u niego w takim wydawnictwie, tylko nie pamiętam, jak się ono nazywa, już powiem wam szczerze, znaczy, bo ja z tej książki nawet nic nie mam pożytku, ale to ją trzeba kupić, ale jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany, ja mogę podrzucić to na pocztę. Ale to jest tak, jak powiedziałem, to było to jeszcze takie dziecinne... Znaczy, no powiedzmy, młodzieżowe. Ja w tej chwili pracuję nad poważną wersją, więc dopiero jak zrobię poważną wersję socjologii złodziejstwa, to wam ją pokażę. To państwo musi być dobre, nie dysfunkcyjne, to nasza rola jako narodu. No wiesz, tylko problem właśnie z państwem jest taki, że państwo zawsze będzie dysfunkcyjne, ponieważ, znaczy właśnie chciałem wam powiedzieć, jako anarchista, chciałem wam powiedzieć, że w idealnym świecie, który stworzyć musimy, żeby zbudować zaawansowaną cywilizację kosmiczną, musimy wyeliminować takie funkcje jak politycy, prawnicy, urzędnicy. I musimy po prostu zniżyć poziom komunikacji do najwyżej 2-3 szczebli i dopiero wtedy będziemy, z tym, że musimy jeszcze, tak jak mówię zawsze na każdym live, przestrzegać tych podstawowych algorytmów społecznych, czyli nie wolno nam kraść, przepraszam, nie wolno nam kłamać, nie wolno nam kraść, nie wolno nam zabijać innych ludzi. No bo zwierzęta to musimy zabijać, no
Może kiedyś wynajdziemy takie sposoby, że nie będziemy musieli zabijać zwierząt, ale na razie musimy. Ale muszą być liderzy, ja bym to nazwał socjastokracją. To znaczy, będę walczył o... Słuchajcie, tak, pamiętam, za komuny się tak mówiło, że Związek Radziecki walczy o, tak gorliwie o pokój, że nie zostanie kamień na kamieniu. No, ale... Ale nie, no słuchajcie, nie, kiedyś może porozmawiamy na temat idei pacyfistycznych, bo to nie jest takie proste, jak na pierwszy rzut oka się wydaje i bardzo często w ogóle dochodziło do bardzo poważnych manipulacji ze strony cwaniaków. Powiem wam w ogóle, że w jednej z komun hipisowskich w Krakowie było tak, że nas chodziło się gitów, i oni po prostu gwałcili hipiski, a ci hipisi ideologicznie nie byli w stanie się im sprzeciwstawić. I to się wszystko rozsypało bardzo szybko, więc specjalistokracja. Wiesz co, Andrzeju, specjalistokracja też nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ specjalista posługuje się gramatyką liniową, czyli ma swoje na przykład rysunki techniczne i według swoich rysunków technicznych potem chce cały świat zorganizować. A tu jest jeszcze taki problem, że oprócz specjalistów technicznych, technologicznych, potrzebujemy specjalistów filozoficznych, ale... I tu mamy podstawowy dylemat, bo nie ma specjalistów filozoficznych, bo filozofia jest nauką tak rozmytą, że tam nie trzeba na siłę, natomiast, ale muszą się używać tłumaczy, że się, ale kto, ale muszą używać tłumaczy, technokracja. Znaczy generalnie tak, generalnie się tylko, że właśnie słuchajcie, tu jest problem, bo jeżeli będziemy się posługiwać gramatyką liniową, osiągniemy znakomite rezultaty, cudowne, wspaniałe, ale tylko w bardzo, bardzo wąskich dziedzinach, obszarach coraz węższych, coraz bardziej wyspecjalizowanych do całego, nawet złego świata. No to oszukaństwo, kurstwo, Sodoma i Gomora, Alonso Perez, tak, no poniekąd masz rację i jest taki pan Kononowicz, on by cię absolutnie poparł, tak, tak, bo on chyba też podobnie coś tam mówił, czyli tak, czyli widzę, że w tobie jest żarliwość taka rewolucyjna, fajnie, fajnie, żarliwość jest fajna, bo rozpala człowieka wewnętrznie, tak, słuchajcie, zazwyczaj koncepcja siebie jest więc nie... Aha, ale czekajcie, bo tu jeszcze, bo za daleko poszedłem. Koncepcja, o widzicie, kurde, ja zawsze te kartki przewracam za daleko. Koncepcja siebie rozpoczyna się od wartości i aspiracji. Czyli moją wartością, dajmy na to, jest spokój i miłość, a moją aspiracją jest... Ksiądz Natanek by powiedział. Pozdrowienia dla księdza Natanka. Niektóre postaci są naprawdę bardzo, bardzo rozczulające na świecie. Ogromny leniwiec, diabeł atakuje jak wścieknięty. O, dokładnie, żarliwość to żywioł, niszczy, pali, osiąga cel. To znaczy, o ile jest w piecu hutniczym, jak najbardziej jestem za żarliwością. A jeżeli jest w lesie, no to jestem przeciwny, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie. Wartości, a koncepcja siebie, tak. Czyli mamy pewne wartości, aspiracje. I dajmy na to, że ja, dla mnie wartością jest pokój, miłość i prawda i wolność. I moją aspiracją jest przekonać was do tych wartości, które głosi, które chce osiągnąć socjologia złodziejstwa. Ale wy... Posiadacie też, każdy z was posiada wartości, aspiracje. I to są różne wartości, aspiracje. I ja na przykład mam taki ten mój, bardzo mi się tutaj utrwalił już ten, ta dychotomia hipy-gity, nie? Czyli hipy mają wolność, pokój, miłość i prawdę, a gity mają...
kasa, alkohol, władza, seks i dajmy na to uniknięcie więzienia. Czyli tutaj mamy do czynienia z absolutnym, bo myśmy to przerabiali w latach 60., 70., 80. Później na szczęście to się wszystko rozlazło. Bo zresztą to też nie zawsze było tak strasznie gwałtownie. Natomiast ten system wartości, te dwa systemy wartości bardzo mocno się ścierały ze sobą i później czasem nawet dochodziło do dyfuzji, że ponieważ, i to zresztą podobne rzeczy widzimy, o, powiem wam, na filmikach, na tych dramach na TikToku zobaczymy zażartą dyskusję, wyzwiska, ale później dochodzi do ten moment krytyczny tego wyzywania się wzajemnego zostaje przekroczony, bo chociaż czasami właśnie nie zostaje przekroczony, wtedy ten moment nie zachodzi, ale jeżeli zostanie przekroczony, wtedy temperatura dyskusji opada i ci dwaj bardzo wielcy wrogowie mogą nagle stać się mniej nienawistni, mogą stać się neutralni wobec siebie, a może być nawet tak, że są w stanie się zaprzyjaźnić, bo powiem wam, bardzo często było, że poznawałem kogoś, kto bardzo, bardzo był, no bardzo nam się źle komunikowało ze sobą właśnie. Stworzyliśmy sobie odrębne self-image, a mieliśmy te właśnie I, myselfy całkiem, całkiem podobne. Ale te self-image tworzyły nasz konflikt. Kiedy te self-image się starły w boju i zostały rozproszone, okazało się, że zobaczyliśmy siebie nawzajem właśnie dzięki takim mocnym tasak, kto się czubi, ten się lubi. Znaczy to też nie do końca tak. To jak o punkach i skinheadach. Patrzyłem, jak się biją na Nocy Kryształowej, ja się akurat poza nimi. Znaczy powiem szczerze, ja ze skinami nie miałem do czynienia za bardzo, bo jak oni się pojawili na rynku subkulturowym w Rzeszowie, to ja już byłem, że tak powiem, w Monarze, więc nie bardzo miałem jak się z nimi zetknąć, bo Rzeszów to takie zacofane miasto i tam wszystkie idee docierają na samym końcu, bo to na wyświetlenie, ale co, aha, że te, nie, właśnie powiem wam, to owszem, to nabija wyświetlenia, jak jest jakieś wyzwiska straszne, straszne takie awantury, 5 osób krzyczy na jedną, mówią ty szmato, ty dziwko, a ta mówi wy, no używa tam już wulgaryzmów takich ostrych, ja mógłbym, bo umiem, ale po prostu mi się nie chce, bo już jestem, hej, witaj, o Lizard 15.11, witaj, Lizardo, Catboy, witam, pozdrawiam bezrobotnego pana Jacka Skoczenia, a że to niby ja, o widzicie, właśnie mówiliśmy o jaźni odzwierciedlonej, jestem Rickiem Grimsem, Jackiem Skoczeniem, jeszcze tam i miałem kilka innych, czyli mam moja jaźń, moja, to moje, to co wam czytałem, I, myself, jest u was tym self-imidżem moim, to znaczy, to jest tym self-imidżem, który ja nieświadomie, mówiąc jakieś słowo, to słowo do was dociera i to słowo tworzy mój self-image, a to I, myself, i siedzi sobie w środku i się przygląda, i się jest spokojne, tak jak medytujący Budda, i sobie wymieniamy te. Ja wam przekazuję moje self-imidże i wy z nimi dyskutujecie, a czasami niektórzy z was są w stanie na przykład zobaczyć I, myself, bo ja się nie ukrywam, nie? Tylko, że po prostu te self-image zaciemniają obraz. To tak jakby spadło jakieś konfetti i też bym zrobił live, ale nie mam 1000, ktoś pomoże. To słuchaj, no to wiesz, no ja ci, jak mi dasz obserwację, to ja ci później oddam, bo ja wszystkim po live oddaję obserwacje. Jak macie do mnie jakieś w ogóle czasem, dzięki w ogóle za kontakt wasz do mnie. Jacyń Skoczeń. Aha, bo ja myślałem, że mam kolejną ksywę. To przepraszam, Catboy. Elraj, załóż sobie drugie. O, tak, Elraj, drugie konto. Tylko, że wiesz, jak on ma na tym, powiedzmy, nie wiem ile, to na drugim będzie miał zero, jak zacznie. No to już niech se ciągnie na tym, nie? Do szwagierki idź. O, tam jest fajnie. Ja u szwagierki zrobiłem 1000. No.
Także da się, da się. Powiem szczerze, mi trochę zeszło, bo ja jestem, nie przykładałem się, ale rzeczywiście to jest możliwe. Słuchajcie, nie wysyłajcie mi proszę tych prezentów, bo ja jestem no, stary, niedługo umrę. Dajcie dzieciom, bo dzieci będą długo żyły. Ale to dzięki, to znaczy dzięki, dzięki, bo w ogóle jesteś, jest mi miło, dla mnie jest miło, że w ogóle tu jesteś i chciało ci się cokolwiek napisać, czyli że mnie słuchasz. Byłem, tak, byłem w Monarze. Monar jest, no, a nie, to o Monarze to ja bym mógł wam zrobić serię live'ów i to kiedyś tam zrobię, ale na razie trzymamy się socjologii. Też ci mogą dać dostęp do live. Wiecie co? Właśnie ja ostatnio widziałem, była dziewczyna, która ale nie robiła swojego live'a, tylko weszła do kogoś na okienko. Ja tak z ciekawości kliknąłem, bo chciałem w ogóle zobaczyć, kim ona jest i okazało się, że ona miała tylko 350 obserwacji. Czyli da się wejść na cudze okno na live'a, a czy można swojego robić, to nie wiem. Słuchajcie, dobra. Koncepcje osoby są więc zarówno wyznacznikami, jak i wytworami interakcji. A nie, czyli tego. A nie, istotne jest, że te dwie relacje są przeciwstawnymi aspektami tego samego procesu. Koncepcje osoby są niezbędne do tego, by nadać stabilność interakcji dzięki redukowaniu zakresu destrukcyjnych niezgodności wynikających z założenia, że dany gest znaczy to samo dla wszystkich, którzy go stosują. Czyli. A podobno zaznaczyć prośbę, trzeba, tak, dobra, a co, wy idziecie na wojnę, o, słuchajcie, tylko nie zabijajcie ludzi, jak idziecie, to fajnie, spoko, tylko najlepiej brać jeńców, nie, wtedy, no. Dobra, czyli wracając, tak jak powiedziałem, to co on tu napisał, u Koseckiego mówimy o szumach informacyjnych i te szumy po prostu mamy mechanizmy do Iglajola, witaj, witaj, dobry wieczór. Więc te szumy informacyjne, czyli te przeciwstawne aspekty tego samego procesu, czyli mamy nadawcę, odbiorcę, mamy komunikat i komunikat zwrotny. To są dwa aspekty tego samego procesu i w tych, zresztą nie tylko w tych komunikatach, ale też u nadawcy i odbiorcy w procesach poznawczych mogą się tworzyć szumy. Tymi szumami mogą być właśnie nadawanie pojedynczym znakom odmiennych znaczeń. Jeżeli ktoś, ja daję wam znak pokoju, a tak jak Winston Churchill pokazał coś takiego, a w brytyjskim slangu to jest coś takiego jak to w amerykańskim, więc oczywiście to jest, to nie jest do was, to jest pokazuje wam gest, ale to absolutnie nie jest do was, bo do was kocham, więc w życiu bym wam czegoś takiego nie pokazał, to jest gest. Ale oczywiście możecie to źle zinterpretować i się na mnie obrazić. Także przepraszam z góry. Chciałem po prostu. No widzicie, sam się okazałem hamem. Dobra. Wracając. Czyli interpretacja gestu jest zawsze po obu stronach komunikacji. Czyli ja mogę źle zinterpretować, ale również ten mój partner komunikacji może źle zinterpretować. Jeżeli w ogóle komunikacja odbywa się w ilości większej niż dwie osoby, to ta prawdopodobieństwo fałszywej interpretacji gestu wzrasta. Po prostu wzrasta, dlatego jeżeli nie ustalimy, nie zdefiniujemy podstawowych pojęć na początku jakiejkolwiek rozmowy, która ma przynieść nam jakieś ważne postanowienia, to może z tego nic nie wyjść. Czyli musimy najpierw zdefiniować wszystkie nasze gesty, wszystkie nasze wypowiedzi i na przykład jeżeli mamy transakcje handlowe, rozmowy biznesowe, czyli takie ważne właśnie interakcje pomiędzy właśnie tymi aktorami wyspecjalizowanymi w pewnej, zresztą cała lista tam jest, ojejku, czekaj, bo Pola Pedu,
Trzeba wszystko. Aha, dobra, nie, to przepraszam. Aha, bo wy między sobą, no, a ja to jakoś osobiście odbieram. Dobra, czyli koncepcje osoby ukierunkowują zachowanie przez umożliwienie aktorowi przypisania znaczenia do gestu innego, co jest niezbędne do tego, by aktor mógł sformułować swój następny gest. Czyli o widzicie, tak jak ja wam pokazywałem te gesty i nagle się sam sobie zrobiłem taki, no, coś głupiego, nie? Czyli takie rzeczy mogą się zdarzyć. Mamy zupełnie inne, inny cel, mamy intencję zupełnie inną, a robimy coś, co jest niezgodne, ponieważ jeszcze będziesz grał bitwy na TT. Aha, to mówisz do tamtego, tak. No, tak, bitwy to jest coś, co jest tu naprawdę. Tak, tylko właśnie powiem wam o tych bitwach na TT. Bardzo mnie to fascynuje jako takie zjawisko, że takie zjawisko, że ci ludzie, którzy biorą udział w tych bitwach, oni w ogóle bardzo nieracjonalnie oceniają wartość swoich pieniędzy. Przy każdej bitwie TikTok zarabia nieźle. Ale to wiecie, z drugiej strony, no w końcu daje nam się pobawić, to chce za to zapłaty. Koncepcje osoby, tak. Koncepcje osoby są niezbędne, tak, by nabyć stabilność interakcji dzięki redukowaniu zakresu destruktywnych niezgodności. Dokładnie, czyli redukcja szumów. Tak też można nazwać i tak się mówi to. I u Lumana też mówimy o redukcji szumów, i u Koseckiego podobne terminy mamy. Przeanalizowaliśmy w ten sposób rozwój i zmianę koncepcji osoby oraz tendencję do odróżniania obrazu od koncepcji w trakcie interakcji społecznych, dlatego że koncepcja siebie jest u swych postaw specjalnym przypadkiem koncepcji osoby. Czyli tak jak powiedziałem, koncepcja siebie, ja już teraz, mając te 60 lat, posiadam taką dosyć wyraźnie sformułowaną koncepcję siebie. TikTok jest ślinie polityki, jest mega, tak. No bo TikTok jako taki, powiem wam szczerze, no ja bym nawet 18 studentów zebrał w sali i chciałbym to opowiedzieć, to po pierwsze to by nie przyszli, a jakby przyszli, to by spali, bo miałbym bardzo małą grupę, a w tej chwili na przykład przyszliście tutaj i słuchacie tego, co mówię, i jest prawdopodobieństwo, że niektórzy z was to zrozumieją i przekażą następnym. Jak ja umrę, to socjologia złodziejstwa jednak przetrwa i się rozwinie. I system ten, który nas poddał opresji, to szumy komunikacyjne, to jak z fałszywym interpretowaniem tego znaku na ścianie. O, świetnie, właśnie tak, świetnie to powiedziałeś, chociaż, ale powiem wam lepsze, nie? Bo tak. Jeszcze mamy dwa rodzaje szumów. Jeden to są ludzie, którzy przychodzą i myślą sobie, że jest to znak Mercedesa i pytają o wyjaśnienie, czy to rzeczywiście jest znak Mercedesa. Ale są również tacy ludzie, tacy żartownisie, którzy dokładnie wiedzą, że to jest pacywka i oni po kilka razy już mnie pytają, co robi znak Mercedesa. I to jest sympatyczne, bo ja dzięki temu mam okazję oczywiście zastosować redundantnie wzmacnianą wiedzę o pacyfizmie i o znaczeniu pacyfiki na ścianie. TikTok jest, jeśli są wybory, teraz będą politycy nas orać. To znaczy, jak orać? No, mogą nam skoczyć. No, po wyborach będą nas orać. Przed wyborami będą dla nas mili i obiecają nam złote góry. No, tak jak. No, zresztą wszyscy tak robią. Słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja siebie podlega przetwarzającemu się empirycznemu testowaniu. Dokładnie. Słuchajcie, kiedy ja byłem młody, na przykład to Mercedes z Fiutem. O, jest to jedna z interpretacji, oczywiście, tak jest. I o, widzicie, i tu mamy właśnie do czynienia z komunikacją, bo widzicie, taka pacyfka, którą powiesiłem na ścianie. Bo po prostu wszystkie moje TikToki nagrywam z tą pacyfką, chyba że jestem na zewnątrz.
Ale no, to jest jeden z elementów mojej tożsamości i dlatego ją tu mam, ale widzicie, okazuje się, że ta pacyfka również weszła w interakcję. Czyli to, co ja wszystko mówię, jest w jakiś sposób i na przykład powiedzmy, że za 20 lat będziecie sobie wspominać jakiegoś starego dziada na TikToku i on mówił o socjologii złodziejstwa. A tak, bo on miał taką pacyfkę. Potem zobaczycie tą książkę gdzieś tam w jakimś antykwariacie, kupicie, przeczytacie i socjologia złodziejstwa będzie się, to można porównać do tego, o czym mówią o owsiaku, zbierał na coś innego, a oddał na inny cel. Znaczy generalnie Iglajola. Znaczy, no, ja powiem szczerze, tak słabo, słabo się orientuję w owsiaku, pomijając fakt, że jest z odrębnej opcji ideologicznej, bo on jest bardziej od gitów, ale cóż, no, słuchajcie, są ludzie, którzy uważają go za świętego, są ludzie, którzy uważają go za łajdaka. Prawda jest taka, że Owsiak jest dokładnie taki sam, jak cały trzeci sektor, ten GOS polski, czyli no taki sobie, powiem szczerze, bo na przykład byłem w Wielkiej Brytanii i tam organizacje pozarządowe to są prawdziwe organizacje pozarządowe. Natomiast tu w Polsce no organizacje pozarządowe są sposobem robienia kasy, no i tyle, no. Ale to jest też wynik polityki rządu, bo to z powodu... A to dobra, nie będziemy o tym mówić, to jest... To znaczy tak, bo Owsiak jest takim alter ego dla Kościoła i dlatego jest taka duża nienawiść między Kościołem a Owsiakiem i Owsiakiem a Kościołem. Tak, jest to, o widzicie, jest to też, bo widzicie, ja mówiłem o dwóch panach B na TikToku, że jest sprzężenie zwrotne, ale jeszcze większe, jeszcze lepsze sprzężenie zwrotne jest właśnie między Owsiakiem a Rydzykiem i tam jest modelowa, tak jak zobaczycie w koncepcji sprzężenia zwrotnego mazurowskiego i koncepcji wzorca systemu Mazura, systemu autonomicznego i krótsze tradycje i nadrabiamy. Tak, tylko że kapitalizm to w zasadzie to jest taki to z kapitalizmem jest tak samo jak z komunizmem, czyli nawet jeżeli przez chwilę gdzieś tam istniał, to i tak się już... Owsiak, prawnicy, ochrona, to są ogromne koszty. Znaczy, no, ja wiem, czy to... Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, jest jakiś koleś, który o Owsiaku pisze bardzo, bardzo krytycznie, no i też oczywiście ma swoje argumenty. Rzeczywiście Owsiak też się zachowuje w sposób typowo gitowski, no to, czyli ma takie też sztuczki psychomanipulacyjne, ale z drugiej strony na przykład Rydzyk zachowuje się równie niegodziwie, więc można powiedzieć, że jest remis. W tej walce jest remis, no i to wszystko. I teraz tak, słuchajcie. Zaraz, bo to wartości, koncepcja siebie, koncepcja. A i powiedziałem, że początkowo u dziecka dochodzi do naiwnego scalenia ja i wysoko ocenianych modeli. Jest ono tym wszystkim, co uznaje za godne podziwu lub przyjemne. Osobiste cechy każdej osoby, do której jest przywiązane, stają się jego własnymi. I tak jest u dzieci rzeczywiście, bo to są takie badania. Trzeci sektor trochę lata. Trochę łata jego wady kapitalizmu. Znaczy, no, powiedzmy, że łata wady kapitalizmu, ale sam się zrobił kapitalistyczny, więc i w dodatku stał się, przede wszystkim trzeci sektor stał się służebny wobec biurokracji. Zamiast być alternatywą dla biurokracji, stał się jej klientem i w związku z tym te niektóre organizacje oczywiście są, ale większość to jest po prostu takie zwykłe badziewie, takie no, typowe. Tak naprawdę są to typowe etaty, które są nie w biurach, tylko są w trzecim sektorze, więc to no,
tu ponieśliśmy porażkę. Mogliśmy to zrobić lepiej. Mieliśmy świetne wzorce przedwojenne, wspaniałe naprawdę wzorce, a poszliśmy, wzięliśmy te wzorce od Unii Europejskiej, od urzędników z Brukseli, gdzie nasze polskie były wzorcem dla na przykład Francuzów i Niemców jeszcze przed drugą wojną, bo myśmy tak naprawdę, co to trzeci sektor, to są organizacje pozarządowe, czyli takie wszystkie stowarzyszenia, fundacje. Powiem wam, że nigdzie się tak dobrze nie kradnie jak na fundacji. To jest, można powiedzieć, bez... To jeżeli ktoś ma dobrze przemyślany przekręt, to przekręt na fundację jest nie do... Znaczy, nawet zostanie wykryty, wszyscy o tym będą wiedzieć, ale nikt im nic nie zrobi, bo to tak wszystko jest ułożone. Dlatego między innymi też powstała socjologia złodziejstwa, żeby pewne rzeczy pozmieniać. Selektywna reakcja na obrazy siebie staje się także możliwa dzięki tendencji do formułowania koncepcji siebie na podstawie możliwości, a nie na podstawie dokonań. Dokładnie, czyli ja na przykład, jeżeli bym ćwiczył tai chi z takim mieczem, który jest prawdziwym chińskim, ostrym i, że tak powiem, ostrym i mocnym, byłbym w stanie wziąć udział w prawdziwej wojnie i pokonać kilku nieprzyjaciół, robiąc im krzywdę, ale jest to mój potencjał, nie jest to moje dokonanie i nie chciałbym, żeby to było moje dokonanie. I dlatego, albo na przykład jestem w stanie wybudować na przykład wieżę, trzypiętrową wieżę gdzieś na górze, z której będzie piękny widok i w której... Oczywiście koszty byłyby dosyć duże, ale mógłbym to zrobić, czyli jest to mój potencjał. Tylko ja tego nie będę robił, bo przede wszystkim nie mam powodu. Po drugie, no to dobrze, potrzebuję pieniędzy, ale co, dobry pomysł, zaraz, co to? Co trzeci? Trzeci sektor trochę dla te. No właśnie, potrzeby. Dobry pomysł. Mówisz o tej fundacji, tak? Że to... No bo nie można, drogi El Reju, nie możesz zostać dobrym premierem, ponieważ jest to, to co ty mówisz, to się nazywa woluntaryzm i jest mniej więcej równie przebadane jak perpetuum mobile, czyli jeżeli chcesz być dobrym premierem, to na przykład możesz znaleźć grupę 30 albo 300 przyjaciół, którzy będą ci wierni, oddani, będą ci wspierać i stworzysz partię i będziesz dobrym premierem dla tych 300, którzy cię wsparli i wynieśli. Ale to będzie wszystko, co jesteś w stanie zrobić i nie jestem pewny, czy pozostali obywatele tego kraju będą uważać, że jesteś dobrym premierem. Bo tu właśnie muszę wam powiedzieć, ale powiem ci inaczej. Możesz na przykład wykorzystać właśnie teorię socjologiczną, teorię budowania postaci i zrób sobie na przykład taką symulację, co zrobisz jako premier. Weź, po prostu weź, stwórz jakiś 1000 obserwacji, weź live'a, ja sam nawet do ciebie zajrzę i powiesz mi, jak, dlatego polityka to podział, dla wszystkich, dlaczego dla przyjaciół, bo przyjaciele będą cię wspierać w dojściu do władzy, a jak dojdziesz do władzy, to oni ci przystawią, wiesz, każdy z nich nóż do gardła i powiedzą, chłopie, teraz się odwdzięczaj i tu możesz być najlepszym, najświętszym, ale nie podswaniakujesz. Oni powiedzą się odwdzięczaj i ty się będziesz odwdzięczał. I tu nie ma, z tego mechanizmu nie ma wyjścia, rozumiesz? To bzdura. Paweł Kukiz też naobiecywał chłopakom, że będą, kurde, wejdą do Sejmu.
nabrali kredytów na picie z kumplami, bo myśleli, że jak będą z wielką ilością ludzi pić, to wtedy oni ich poprą, oni zostaną wybrani na listę, przejdą, będą politykami, potem będą robić wałki i odkują się i spłacą te długi, które wzięli w banku, a rzeczywistość zrzuciła ich na dno i jeden z tego, co wiem, popełnił samobójstwo, a cała masa miała bardzo poważne problemy psychiczne, właśnie depresje i tym podobne. Czyli tak naprawdę to nie jest system, który się sprawdzi. Nie masz przyjaciół. To słuchaj, Elrej, jak tylko będziesz chciał zostać premierem i zaczniesz mieć szansę na to, to nagle będziesz miał 200, 500, 1000, 2000 przyjaciół. I to takich najlepszych. Oni ci serce na dłoni oddadzą. Dokładnie, to szum. Tylko, że ja ten szum... Znaczy, wiesz co, Elrej, socjologia, to tym się różni od teologii, że socjologia bada fakty, a teologia zachęca do wiary. Tak, jeżeli zostaniesz biskupem, to wtedy masz szansę zostać na przykład dobrym mężem stanu, tak jak był na przykład kardynał Richelieu. No i wtedy tak. Ale powiem ci szczerze, no ja w to nie wierzę po prostu. Znaczy, to nawet nie chodzi o to, że nie wierzę. Po prostu ten mechanizm sprawowania władzy się wypalił. On trwał, powiedzmy, te 6-8 tysięcy lat. Teraz nadchodzi era powrotu do płaskich struktur zarządzania. I tam nie ma nawet, nie tyle nawet miejsca na funkcję premiera. Tam nie ma miejsca na funkcję sołtysa, bo gmina, bo przepraszam, wieś to jest zbyt duży, mnie się nie da... Oj, Andrzej, wiesz co? Bluźnisz przeciwko szatanowi. Znaczy, przepraszam, to szatan ci podsuwa te słowa rawodnika. Dokładnie, słuchajcie, Andrzej wygra z każdym. Znaczy, słuchajcie, właśnie chciałem wam powiedzieć, tak, bo tu tego nie ma, ale skoro jesteśmy w tym temacie, powiedziałem wam, że istnieje 6 mediów komunikacji. Medium władzy, prawa, pieniądza, piękna, prawdy i miłości. I partie polityczne działają w tym zakresie. Czyli władza, prawo, pieniądz i ewentualnie piękno, bo oni lubią na przykład piękne dziewczyny wokół polityków, lubią piękne słowa, lubią piękne samochody, pięknie wyglądać na plakatach wyborczych. Natomiast do medium prawdy i medium miłości nie mają dostępu. Oni mogą opowiadać, bo ktoś im opowie i oni za pomocą kopiowania założą, że na przykład, że będziemy o miłość dla ojczyzny, miłość do zwierząt, miłość do, nie wiem, do, na przykład do osób tej samej płci, bo też są takie partie, miłość do osób przeciwnej płci. Generalnie politycy są w stanie opowiedzieć wszystko na temat medium miłości, wszystko opowiedzieć, ale to będzie z pozycji właśnie gramatyki liniowej. Oni nie są w stanie ogarnąć medium prawdy ani medium miłości, bo ogarniając medium prawdy, musieliby szkodzić swoim własnym interesom, czyli tak naprawdę sprzężeniom medium władzy i medium pieniądza. Więc po prostu, drogi kolego, przykro mi wyprowadzać cię z błędu, no ale niestety, tak jest, wiesz, tak jest. Oczywiście, ale to znaczy, ja ci to mówię z punktu widzenia socjologii złodziejstwa. Natomiast jeżeli chcesz robić karierę polityczną, to oczywiście, że możesz, bo współczesny świat jest przesycony politykami i tam politycy walczą między sobą. Ale pamiętajcie, że teoria gier ma zastosowanie tylko na poziomie tych czterech mediów komunikacji. Bo kiedy wchodzimy na poziom medium prawdy, to wszelkiego rodzaju zadania z teorii gier są już w zasadzie, ich nie ma. Bo chociażby ten dylemat więźnia, o którym mówimy, o którym wam mówiłem w jednej z poprzednich
mówiłem w jednej z poprzednich. Żopa. Dzień dobry, witam, witam. Ja też tak działam. I was każdy. Wierzy pan w medium stópeczek? A co to jest medium żopecha? Co to jest żopecha? Szpieg w krainy. O kurde! Szpieg skąd masz to? Nie chcę kariery, chcę coś zrobić. Słuchaj, to jak chcesz coś zrobić, to wiesz co, działaj w organizacjach pozarządowych, ale tych uczciwych. Psy, koty, dzieci, są można iść do jako doktor clown, takie nosy, ja tam kiedyś byłem, nosy zakładasz i dzieci przychodzisz do hospicjum dla dzieci, robisz jakieś śmieszne rzeczy i tu robisz pożyteczne. Albo na przykład idziesz do, czyli medium prawdy to jakby obiektywny osąd. To znaczy nie, medium prawdy to nie jest osąd, to jest sposób komunikowania. Medium pieniądza to jest medium. Medium to jest po prostu sposób, w jaki my się komunikujemy. Komunikujemy się przez medium pieniądza. Ja ci daję stówę, a ty mi na przykład dajesz 10 bochenków chleba, powiedzmy. Jeżeli przez medium władzy, to ja jestem porucznikiem, wydaję rozkaz, batalion, wymarsz na ćwiczenia i wtedy samochody i czołgi ruszają, wyjeżdżają z koszar, jadą na poligon, czyli do konkretnego. Czyli jest to sposób komunikowania się. Medium piękna to jest na przykład dziewczyna, która pięknie się umaluje, wejdzie na TikToka, uśmiechnie się, coś zaśpiewa i ma na przykład od razu 2000 widzów i ma całą masę giftów. To jest medium. Ona to tak jakby. A natomiast teraz medium prawdy to jest tak naprawdę to medium, którym powinien się posługiwać system naukowy, czyli nauka akademicka tak naprawdę powinna posługiwać się medium prawdy. Tylko niestety nauka akademicka posługuje się bardziej medium władzy i medium pieniądza, czyli medium władzy to jest cały ten prestiż akademicki i te dostęp do grantów, czyli medium pieniądza. I to niestety zakłóca działanie, bo zbyt wielkie sprzężenia zachodzą tutaj i wtedy za mało energii zostaje na sprzężenie z medium prawdy. I powiem wam, że jest takie badanie opisane w Nature i o tym mówi Łukasz Łamża. Lamża chyba się nazywa, czy Łamża? Nie pamiętam. Łukasz Łamża. Lamża, tak. I on czytał, ostatnim czytamy Naturę, że nauka generalnie według pewnego sposobu badania okazuje się, bo tam robili cytowania do poprzednich publikacji po prostu, badali cytowalność poprzednich publikacji, jeżeli się te publikacje cofały jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, to znaczy, że nie było innowacyjności. I okazuje się, że w badaniach naukowych jest coraz mniej publikacji, które są innowacyjne. A jest to dlatego, że nauka jest, znalazła się w takim klinczu właśnie przez medium prawa, medium, ale przede wszystkim medium pieniądza, medium władzy. Czyli dostęp do tego medium prawdy staje się ograniczony, a przez to po prostu te dokonania naukowe stają się coraz słabsze. Więc musimy dokonać pewnej. Oj, właśnie, jak chcesz, przepraszam, coś robić, tak jak mówiłeś, to zamiast do polityki, to udaj się do systemu naukowego albo w ogóle zacznij uprawiać naukę. Oczaje to jakby medium, po prostu jakiś interes, który można przeważyć lub być nieistotny. Jakby medium, to znaczy tak, przepraszam cię, tylko nie, 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 medium samo w sobie nie. Medium działa cały czas, tylko że właśnie z powodu tego, że istnieje sprzężenie pomiędzy medium prawa, władzy, a medium pieniądza, to wtedy bardzo mało energii zostaje na interakcje między medium na przykład pieniądza, a medium prawdy, czyli te granty nie idą na najbardziej innowacyjne projekty,
czy badania, ale idą na projekty i badania na przykład studentów z naszego uniwersytetu, z naszej uczelni, z naszej politechniki. I w związku z tym, z istnieniem indeksu Hirsza, to znaczy tak, indeks Hirsza powoduje, że kurde, masz zrobić publikację i słuchajcie, w ogóle widziałem taki fajny mem, przychodzi Kopernik do Rady Naukowej i mówi, no panie, no co pan, jedna publikacja? No co to jest w ogóle? I wypadł, nie? To takie nudne, każdy psioczy, że polityka to zło. Ale czekaj, ja nie psioczę, ja nie mówię, że to źle. Ja mówię, że politycy mają swoje interesy. Oni nas reprezentują. I w ogóle nie jestem za tym, żeby nagle wyrżnąć polityków, nie? Bo to by była tragedia dla nas, bo ten system musi się, że tak powiem, on jest rozpędzony, on musi dotrzeć do pewnego momentu, natomiast tam my musimy stworzyć nowy, lepszy. I to nie jest nic nowego. Historia ewolucji pokazuje nam, że stare systemy się wypalają, a tworzą się nowe, które są lepsze. Czy każdy wyznaje inne wartości? Tak, wyznajemy inne wartości, dlatego że nie, jakby to powiedzieć, jeżeli byśmy przyjęli trzy podstawowe algorytmy tworzenia się zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, czyli prawdę, uczciwość i czyli nie kłamać, nie kraść i nie zabijać, to wtedy cała masa problemów by nam odeszła. Oczywiście nie odeszłyby wszystkie, zostałaby cała masa innych, ale mielibyśmy więcej energii na rozwiązywanie tych problemów, które są istotne. A w tej chwili na przykład rozwiązujemy problem, czy szczepionki mają chipy, czy nie mają chipów. I idzie cała masa energii ludzkiej. Istnieją filmiki, które mówią, że są chipy na YouTubie. Nagrywane są filmiki, które mówią, że nie ma chipów, czyli tak naprawdę energia społeczna idzie na sprawy pozorne. Natomiast te sprawy, które są istotne, one są dalej i tak trzeba będzie je kiedyś rozwiązać, a my zajmujemy się innymi sprawami. Jeden dobrze się czuje, operując na medium pieniądze, inny na medium piękna. Znaczy każdy człowiek jako system autonomiczny posługuje się wszystkimi sześcioma mediami, tylko że czasami może większość energii na przykład koncentrować w medium pieniądza i wtedy na przykład wtedy przepraszam, to znaczy nie, właśnie my nie musimy być uniwersalni, bo jeżeli stworzymy płaski system zarządzania, to będziemy mieć wystarczającą ilość ludzi, którzy znają się na innych rzeczach, na których my się nie znamy. Natomiast płaski system zarządzania spowoduje, że nie będzie powodu do wzajemnego oszukiwania się, bo nie będzie powodu, żeby się piąć po drabinie. Natomiast naszym wspólnym celem będzie coraz bardziej zaawansowany system właśnie doktor Mark. Jak to się przekłada na instynkt? Ale co? Mówisz o mediach? Właśnie o to chodzi, że wiesz, społeczeństwo jako takie ma bardzo słaby instynkt samozachowawczy i tak naprawdę to dopiero refleksja, rozmaitego rodzaju refleksje powodują to, że my przekraczamy kolejne punkty bifurkacyjne, czyli dokonujemy pewnych wyborów i dzięki na razie szczęściu, ponieważ nasza cywilizacja trwa i się rozwija, to mniej więcej możemy założyć, że wszystkie te wybory dokonaliśmy poprawnie, będąc właśnie w tych... Spoko. Miło było Cię widzieć, ogromny leniwcu. Witam Dariuszu Tomczaku. Słuchajcie, kurde, bo jest 9:30, ja się w ogóle tak zagadałem, że
Dobry wieczór, tak, Dariuszu Tomczaku, to już mówiłem ci. Słuchajcie, ja się tak zagadałem, że już, ale będę kończył, bo zostanie nam jeszcze, kurde, widzicie, faktycznie ktoś mówił, miał rację, że cholera, jeszcze tego Turnera, Ralfa Turnera będziemy mieć jeszcze kawałek. Jutro, później Strauss, o, słuchajcie, ale powiem wam, że to jest na tyle ważne, że ci, którzy są zainteresowani, myślę, że powinni być zadowoleni z tego, że skoncentrujemy się właśnie na tym, bo na przykład jak mówiliśmy, nie robię bitewek, jak robiliśmy strukturalizm lingwistyczny, to było zbyt abstrakcyjne i nie da przemawiało. Natomiast tutaj mam bardziej kurde. Jakaś Patrycja Molczano mi tu się... Tak jak powiedziałem, tu mam bardziej taki przystępny sposób. To wszystko jest opowiedziane, więc myślę, że to będzie dzięki doktor Magak. Witam w ogóle. Słuchajcie, jeszcze tylko wam powiem. Zazwyczaj koncepcja siebie jest niejasną, lecz żywo odczuwaną ideą tego, jaki jestem w swych najlepszych momentach, do czego dążę i mam pewne podstawy, by sądzić, że to osiągnę, co mogę zrobić, jeśli sytuacja stworzy bodźce do pełnego, nieskrępowanego wysiłku. Dobrze. I słuchajcie, w toku cyklu życia zmienia się perspektywa czasowa. Przychodzi okres różny dla różnych rodzajów dokonań, gdy perspektywa przyszłościowa ulega skróceniu i jednostka uzmysławia sobie, że to, czego jeszcze nie dokonała, na zawsze pozostanie nieosiągnięte. Wyodrębnianie różnych form modyfikacji w koncepcji siebie związanych ze zmianą perspektywą czasową jest ważnym zadaniem w badaniach starzenia się. I to tak jakby do mnie napisane, ale powiem wam tak, tu jest optymistyczny, oni tego nie napisali, bo ja też, ja na przykład jak sobie zdaję sprawę, ile jest napisanych książek i w ogóle, to wiem, że do końca życia tego nie ogarnę. Ja teraz koncentruję się na tym, co najważniejsze, chcę wam przekazać, natomiast jako człowiek zajmujący się nauką jestem w tym szczęśliwym położeniu, że moja śmierć niczego nie przekreśla. Jeżeli coś zobaczyłem i coś opowiedziałem, to coś zostanie podjęte później. Mitiktok, witaj. Gandalf, jesteś ty czy ja? Negujesz moją koncepcję siebie. El Rey, nie neguję. Słuchaj, jeżeli chcesz zostać politykiem, zostań. I powiem ci tak, jest sporo polityków, którzy mają szczytne intencje, tylko że oni po prostu, słuchaj, środowisko determinuje system, działanie systemu. Po prostu tam, w tamtym środowisku nie da się. Kukiz był prawdziwym rockmanem. On poszedł żarliwie, on wierzył, że mu się coś uda. I kim został? Został jakimś kurde szmatławym lokajem i próbuje swoje... No, nie został zbawicielem. To Kaczyński, w ogóle jest taki ten filmik na internecie, że Kaczyński coś tam opowiada w wywiadzie i pytają się go, kim chciałby pan zostać? On zbawicielem Polski. Tak, demokracja to władza większości, więc mamy to, co mamy, bo tacy jesteśmy. To znaczy, wiesz co, nie, demokracja jest w porządku, tylko problem właśnie od... I dlatego ja ci mówię, władza wszystkich, generalnie nie władza większości, władza wszystkich, ale demokracja ma tą wadę, że jest... że nie ma dostępu, współczesne mechanizmy demokratyczne nie mają dostępu do medium prawdy i do medium miłości. Ja to tłumaczę na wszystkich moich filmikach i na wszystkich, bo kiedy uzyskamy dostęp do medium prawdy i medium miłości, a tego się nie da zrobić bez spłaszczenia, że tak powiem, systemu komunikacji, systemu komunikacyjnego w naszym systemie społecznym, to wtedy nie mamy szansy na jakiekolwiek usprawnienia. Będziemy pchać to dziadostwo, uklepywać z tego gówna, te wszystkie struktury, a one się będą rozłazić, będą rozmakać, będą śmierdzieć. My musimy po prostu stworzyć sprzężenia
naszego systemu społecznego z medium prawdy i z medium miłości. I wtedy cała nasza energia będzie mogła zostać skoncentrowana na tworzeniu zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, bo przestaniemy zachłannie myśleć tylko o tym, żeby pokazać innym ludziom, jak bardzo jesteśmy fajni, a zaczniemy współpracować z innymi ludźmi, żeby na przykład osiągać, dajmy na to, możliwość podróży do sąsiednich galaktyk, czy tworzenie nowych światów. To są wszystko rzeczy, które są teoretycznie możliwe, natomiast nasz współczesny system, bo nie jesteśmy jacy jesteśmy, większość nie odda władzy, mniejszości będzie zawsze. Słuchaj, Andrzeju, dlatego bardzo powiem ci, mam taki bardzo, bo ja o tym dużo myślałem, niestety będzie tak, jak już kiedyś było, czyli pewna część, ci, którzy będą chcieli to zrobić, stworzą dla siebie taki system, a ten, który jest i który jest uklepany z gówna, on po prostu sobie zdechnie sam i ci egoistyczni, zachłanni cwaniacy podzielą los Neandertalczyków, a ci, którzy będą chcieli iść do przodu, pójdą do przodu. I to nie jest nic nowego. W historii ewolucji tak się zdarza, że ci, którzy są lepiej przystosowani, wygrywają. Ci, którzy są gorzej przystosowani, którym się nie chce, przegrywają. Ale to utopia, nie, to nie jest utopia. To znaczy, po pierwsze, utopia jako taka jest, tak samo jak utopią, nie wiem czy wiesz, jest to, przez co rozmawiamy, czyli telefon komórkowy, bo jak miałem 14 czy 12 lat, to mój kolega mi powiedział, że to bzdura, że nigdy czegoś takiego nie będzie. Więc jestem tym jednym, który nie wie, że się nie da. No i dobrze, to słuchaj, powiem ci tak, ja bym chciał, żebyś mi tam napisał kiedyś, jak ci idzie, nie? Że na przykład zostałeś, nie wiem, najpierw radnym gminy, zależy ile masz lat, nie? Bo jak masz na przykład gdzieś koło 20, to masz szansę na to, że kiedyś zostaniesz premierem. Jak masz już koło 40, to raczej najbardziej to gdzieś radnym w jakimś mieście. Jeżeli masz tak koło 50, no to raczej gdzieś, nie wiem, no. Im starszy jesteś, bo po prostu karierę polityczną się buduje, tworząc, to jest taki nepotyzm, taki codzienny nepotyzm. To po prostu, stary, słuchaj, przepraszam, że tak mówię, nie wiem ile masz lat. Ja partii kanapowych, nawet powiem wam szczerze, kiedyś była taka akcja, że w pewnej partii, bo ja powiedziałem, że ja do żadnej nie wstąpię, ale tak bardzo mnie prosili, żebym kogoś dał na, kiedyś było niewolnictwo, a przeszliśmy do feudalizmu, kapitalizmu, tak, że wygrał konferencję. Nie mam pojęcia, kto wygrał. Ja wam mówię, mnie nie obchodzi, kto wygra w wyborach, nie obchodzi, kto, co się wydarzy za 200-300 lat. A te wybory to są taki epizod, nie? Dokładnie, tworząc znajomości. I słuchaj, więc El Rey, tak jak mówiłem, możesz mieć szansę, ale w sądzie rodzinnym, mnie? Kurde, nie byłem, ale skoro mnie widziałeś, Ponczuś, to pewnie ktoś tam taki był. A to może był ten Rick Grimes. A w jakim mieście tak a propos, Ponczuś? Ja wygram, oczywiście. Stary, słuchaj, przepraszam cię, bo ja nie powiedziałem, że nie wygrasz. Ja ci powiem szczerze, ty masz szansę nawet zostać premierem. Tylko, że to, że ty zostaniesz premierem i ty wygrasz, to nam nic nie daje. To może pomyłka. O kurde, jak ja z Rzeszowa jestem. Ale to mogłeś... Dobrze, że nie poszedłeś do gościa i nie powiedziałeś, że to ty tam pitolisz na tym TikToku. Jakby się trochę zdziwił. Ty nazwę sobie zrób taką porywającą, bo ludzie... A słuchajcie, powiem wam... Ale jaja. No. Powiem wam, że w takim marketingu to my musimy się zachowywać w sposób odwrotny niż powinniśmy jako ludzie, którzy chcą być szczerzy i
uczciwi, bo my musimy grać kogoś, kim nie jesteśmy. Więc na przykład nazwa partii to by była Wspaniała Przyszłość. O, to jest tak, wiesz, bo Prawo i Sprawiedliwość już jest, Platforma Obywatelska już jest, teraz coś takiego na do przodu, nie? Konfederacja jest. Konfederacja to raczej nawiązanie do przeszłości, więc no, więc tak jak mówię, wiesz co, musisz coś wymyśleć, musisz posiedzieć, pomyśleć. Kaczor i spółka, zmienię flagę i hymn. Wiesz co, możesz, no, mi tam wszystko jedno, powiem ci prawdę, chociaż do tego się przyzwyczaiłem, ale nie będę, wiesz, jakbyś mi chciał zmienić, nie wiem, cofnąć w przeszłość i na przykład wrócić do feudalizmu, bym ci absolutnie był przeciwko tobie, a jak tam wiem, kota legalizacji każdego, znaczy wiesz co, właśnie z tym legalizacją każdego człowieka, to jest właśnie, o widzisz, to jest świetne, co powiedziałaś, legalizacja każdego człowieka to jest ten problem, bo to chodzi o te numery NIP-u i tak dalej, tak naprawdę jest to ta koncepcja, że prawo naturalne, legalizacja, że wszyscy ludzie mają prawa, że coś tam prawo morskie i tak dalej, nie? Bo ja nie pamiętam tego dokładnie. Kiedyś rozmawiałem na ten temat, ale to już dawno było. Ale tak a propos, to po prostu jest partia destrukcji i regresu. O, słuchaj, albo na przykład program polityczny. Słuchajcie, będę kradł. I ludzie pójdą głosować, mówią, ten przynajmniej uczciwie się przyznał. Miałem żonę, teraz mam dziewczynę, ale ona jest z innego miasta, więc tylko rzadko się widujemy. Konsumpcjonizm prowadzi do klasycznego, jak odwrócić od niego, no spłaszczenie systemu komunikacyjnego i po prostu... A to jest w ogóle pytanie no, na godzinę rozmowy, bo to co, spółdzielczy, ale jednym słowem, odpowiadając jednym słowem, spłaszczenie systemu komunikacyjnego i powrót do prawdziwej spółdzielczości, a muszę wam powiedzieć właśnie, tak a propos tych NGOS-ów, które żeśmy przyjęli koncepcję od zachodnich biurokratów, nasi biurokraci i napchali tam pieniędzy i zniszczyli w ogóle ideę organizacji pozarządowych, więc odpowiadając na twoje pytanie, doktor Mgak, odwrócić od niego społeczeństwa spółdzielczość, bo ja nawet powiem wam, rozmawiałem z, byłem na spotkaniu z Macierewiczem, tylko o tym Balcerowiczem i się go zapytałem, czy oprócz kapitalizmu i socjalizmu była jeszcze znana im w ogóle, czy oni rozważali koncepcję spółdzielczości. I on mi odpowiedział, że tak, wiedzieli, że taka koncepcja istnieje, ale tam nie ma prywatnej własności, więc ją odrzucili. Więc powiem wam tutaj, bo nie wypadało mi tam powiedzieć, ale już kończymy live'a i powiem wam tak. Balcerowiczowi chuj w dupę. I tym pozytywnym akcentem przypominam, że omawialiśmy współczesne teorie socjologiczne i to była koncepcja interakcjonizm symboliczny i koncepcja siebie w interakcji społecznej i jutro chciałem was zaprosić na dalszy ciąg, bo oczywiście ja wiem, jak to zrobić z doświadczenia, ale ja wiem, ty chyba jednak będziesz politykiem. Wiesz co, niezależnie od tego, że nie wierzę w polityków, to tobie będę kibicował, dlatego tylko, że się znamy. Czyli będzie to taki absolutny nepotyzm. Dziękuję. Pamiętaj, że jest to pocywka, symbol pokoju. Peace and love. Tak jest. Słuchajcie, peace and love i trzymajcie się miłego wieczoru. Zapraszam was na jutro. Tak przed 8 jakoś, no może za 15. No, cześć, hej.